momencie, gdy wspomniałeś o polityce rodzinnej, to automatycznie uderzyło mnie to, że w kontekście Łodzi ta sytuacja jest szczególnie istotna, ponieważ w przeciwieństwie do innych dużych miast w Polsce, Łódź ma bardzo niekorzystną demografię. Wyludnia się w tempie dużo szybszym niż wszystkie zmiany demograficzne w Polsce. W związku z tym, tak jak można mówić, że Łódź pod wieloma względami jest zapóźniona, jeśli chodzi o korzystanie ze środków unijnych, czy pewne procesy modernizacyjne, tak niestety, jeśli chodzi o problemy demograficzne, to Łódź będzie laboratorium na resztę Polski. Czyli jeżeli rozmawiamy na temat tego, jak będzie wyglądała Polska z taką, a nie inną demografią, to będziemy to eksperymentowali w Łodzi i to już teraz to robimy. Bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, ale Łódź już nie jest drugim największym miastem w Polsce, tylko jest trzecim największym miastem w Polsce i jest na najlepszej drodze do tego, żeby spadać jeszcze niżej. W związku z tym te rzeczy związane z polityką rodzinną, z polityką opiekuńczą, z aktywizacją kobiet na rynku pracy, no w Łodzi są szczególnie istotne. A z drugiej strony jeszcze nawiązując do wypowiedzi pana posła, ja bym to uzupełnił o tyle tak trochę ironicznie, że w momencie, kiedy my tutaj siedzimy, to część moich kolegów klubowych siedzi tam z tyłu i się uczy na tej debacie, a druga część właśnie walczy o anulowanie dużej inwestycji infrastrukturalnej i przeznaczenie tych pieniędzy właśnie na politykę społeczną. I myślę, że tego typu rozdwojenie jest dość znamienne dla wielu organizacji pozarządowych, że z jednej strony trzeba się dokształcać, a z drugiej trzeba walczyć o pewne rzeczy na szczeblu lokalnym.